Dobra, witamy naszego kolejnego gościa. Bartłomiej Rabi, wydawnictwo Mandioka. Wydawnictwo Mandioka możecie znać, znaczy mam nadzieję, że znacie chociażby też z naszego podcastu. Przedstawiają nam niesamowite komiksy z Ameryki Południowej i to się raczej nie zmieni. Na festiwalu jesteście ze swoją nowo wydaną pozycją 9 godzin, tak? Tak jest, autorstwa Magenty Kinga, czyli Rodrigo Solsony. To jest jedyny komiks, na który nie myśmy wpadli. Polecił nam go Jarek Eismont, który kiedyś wsparł tego autora na jednym z portali crowdfundingowych i napisał do nas maila, czy na Facebook, już teraz nie pamiętam. Chłopaki, tyle wydajecie południowoamerykańskich rzeczy, a Magentę Kinga znacie? No i myśmy nieoczekiwanie nie znali go. Ale poznaliśmy go, byliśmy u niego, bardzo sympatyczny facet. Dogadaliśmy się w Trymiga, dosłownie pierwsze spotkanie, już wszystko było dogadane. Natomiast niespodzianka z tym komiksem była taka, że jak już doszliśmy do porozumienia werbalnego, wróciliśmy do Polski, to Magenta przysłał maila: słuchajcie, zostałem okradziony i nie mam oryginalnych plików. Będę musiał dosztukować 16 stron. 16 stron zmieniło się w 60 stron i komiks się o 4 miesiące opóźnił. Ale jest 60 stron, których nie było w oryginalnym wydaniu. On spuchł, 160 miał w oryginale, 176 ma u nas. Jest mnóstwo dodatków, ekstrasów, szkiców, dlatego że ten komiks, cała ta historia to jest historia o wyjeździe dwójki rysowników do Japonii, którzy chcieli odbyć podróż swoich marzeń szlakiem postaci, na których się wychowali, z kreskówek, z komiksów itd., itd. Natomiast zmienia się ta podróż, nie chcę powiedzieć, że w koszmar, ale w coś zupełnie szalonego. I równocześnie komiks jest też szkicownikiem, sketchbookiem, dlatego że oni przeplatają tą historię tymi wszystkimi zdarzeniami rysunkowymi, które sobie gdzieś tam zaplanowali, które odbyły się, czy miały się odbyć, więc jest to oryginalne w swojej formie. I też jest to całkiem niezły przejazd przez to, jakim Magenta King jest rysownikiem. Wszystko jest oczywiście zrobione z ręki, łącznie z tym, że okładka nie była robiona w Polsce, tylko dostaliśmy od razu zrobioną przez twórcę. Odbyło się to w ten sposób, że na Instagramie zrobił live'a. Powiedział, a teraz będę malował dla Polaków okładkę, więc malował ją na żywo, a potem wysłał. No i teraz Polacy mają swoją okładkę. Łącznie z tym wpisem 9 godzin i tak dalej, to wszystko zrobił Magenta. Właśnie o to chciałem spytać, ale to, że byliście u Magenty, tak? Przez rzecz. U Magenty to nawiązuje do kolejnego pytania, które mam. Macie niesamowity kontakt z autorami. Z większością nie jest tak, że dużo wydawnictw ma tylko kontakt mailowy. Wy często jesteście u autorów w Ameryce Południowej, prawda? Czy przez to te komiksy są wam jeszcze bliższe? One stają się jeszcze bardziej dziećmi dla wydawnictwa, przez to, że znacie autorów, byliście u nich i znacie się osobiście? Zdecydowanie tak. Każdy, kto kupował nas na stoisku, wie, że my wiemy o komiksie i autorze wszystko. Wydajemy generalnie ludzi, jesteśmy z nimi mocno emocjonalnie związani, tak na przykład z André Dinizem czy Laudo Ferreirą, twórcami Olimpo Tropical, André wcześniej Favela w kadrze. To samo jest z Guillermo Petreką od Je. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem zakolegowany. W zasadzie raz w tygodniu wymieniamy się co najmniej kilkoma wiadomościami. Ja wszystko wiem, co się dzieje u niego, on co u nas. Już wiem, kiedy wyjdzie kolejny komiks, na jakim etapie jest tworzenie kolejnego. Z Magentą na przykład jest podobnie. Znamy każdy ruch związany z Tiger on the Lash, jego kolejnym komiksem, który mam nadzieję, że wydamy. Więc zachęcamy Was do kupowania 9 godzin, bo bardzo byśmy chcieli tamten wydać. To jest 256 stron. Dostajemy próbki, dostajemy czasem szkice, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać w przyszłości, bo generalnie tendencję mamy taką, że chcielibyśmy możliwie kontynuować współpracę z tymi autorami. Może ze dwóch jest takich, gdzie gdzieś tam coś nie zasało, czy gdzieś tam jakaś kontynuacja ich nurtu nie poszła w takim kierunku, jaki oczekiwalibyśmy, ale generalnie z większością chętnie byśmy współpracowali dalej, więc to jest ważne. Nie, wiadomo, że nie z wszystkimi docelowo będzie się udawało tak współpracować, bo też wydawnictwo jest na tyle małe, że to nie daje Ci szansy, żebyś ciągle podróżował. To przy okazji jakichś innych zawodowych zobowiązań to się dzieje. Natomiast bardzo dbamy o to. Zależy nam na tym. Też gdzieś idea wydawnictwa była taka, żeby wydawać coś jako pierwsi. W zasadzie wszyscy autorzy wydani do tej pory
debiutowali w Polsce, a często w ogóle poza granicami kraju. Na przykład komiks Je wyszedł najpierw w Polsce, potem wyszedł we Francji, Belgii, Szwajcarii. Grupa Paquet, czyli duża firma, go kupiła. Potem Top Shelf, czyli Imprint, IDW wydał go w Stanach. Potem poszedł w kolejne kraje, więc a zaczęło się wszystko od mandioki, więc jest to jakiś sukces. Podobnie z Labiryntem, gdzie myśmy odkryli Labirynt jeszcze na etapie portalu crowdfundingowego. No i teraz polskie wydanie, tak naprawdę to w twardej oprawie z satynowaną okładką. Autor prezentuje innym wydawcom i myślę, że tak naprawdę my pomogliśmy mu gdzieś tam zaistnieć za granicą. Podobnie chyba traktuje z Magenta Kingdom współpracę z nami. Natomiast no wiadomo, są autorzy, na przykład Samuel Kazal, autor Skazańca 666, który wyszedł pod koniec sierpnia. Już w ogóle z komiksami niewiele ma wspólnego. Nawet rozbawiło go to, że jacyś kolesie z Polski chcieli kupić, jeszcze przyjechać do niego. On zajmuje się ceramiką, drzeworytami. To jest w tej chwili pan artysta. Ci z was, którzy kupili komiks i zobaczą, jakie tam są pin-upy, Moon, Ba, Leli, stwórca najnowszego Popeya, Zezeli, no wybitny plakacista, wybitny grafik, absolutnie światowy top. Gustavo Duarte, który trzaska komiksy dla Marvela. Jeden telefon albo jeden mail i oni dla Kazala po prostu trzepią, bo Kazal zrobił coś, czego no, wielu twórców, ja wiem, że to, co teraz powiem, to obruszam się, są traktowani serio w świecie sztuki. Nie wszyscy komiksiarze są, niestety. Ale tak jest, tak? No nie będziemy udawali, że tak nie jest. Natomiast Kazal przebił się, to jest pan artysta i to jest fajne, że Samuel gdzieś pisze i my z Afriko dostaliśmy po prostu mnóstwo tych pin-upów. Mogliśmy sobie wybrać, kogo chcemy, więc to jest coś niesamowitego. To jest też taki bonus związany z tym, że my ich odwiedzamy, że jesteśmy z nimi w kontakcie i tak dalej, i tak dalej. Czy polskiego czytelnika jest ciężko przekonać do jakby latynoskich klimatów? Tutaj mam pytanie, dlatego że Olimpio Tropical, Kocia Skórka czy Fawela w kadrze są osadzone, no czy Baras, którym chyba debiutowaliście, prawda? One są osadzone bezpośrednio w Ameryce Południowej. Labirynt, Je są całkowicie fantastycznymi postaciami. Czy jest coś właśnie, co myślicie, że w Polsce by się mogło nie przyjąć? To są właściwie dwa pytania. Po pierwsze, czy trudno jest Polaków przekonać do południowoamerykańskich komiksów? A drugie jest takie, czy są z komiksy, z których zrezygnowaliście właśnie przez to, że jest to świetny komiks, ale na przykład jest nieprzetłumaczalny albo niezrozumiały w Polsce? Pierwsza rzecz, chyba trudno, idzie to powoli, ale idzie. Natomiast wielu ludzi odkrywa ze zdumieniem, że kupują latynoamerykańskie komiksy, nie wiedząc o tym. Kasta Metabaronów, Chodorowski Chilijczyk, Jimenez Argentyńczyk, Chica Bum Bum, Carlos Trillo Argentyńczyk. W ogóle Carlosa Trillo wydają 4 wydawnictwa w Polsce. Rysowników południowoamerykańskich na polskim rynku jest zatrzęsienie. No, wystarczy popatrzeć Mesmo Deliver, Rafaela Grampy, Brazylijczyka, Boom Projekt, teraz najnowszy Batman, Frank Miller, scenarzysta, Rafael Grampa, rysownik, tak, jeszcze w Polsce się nie ukazał, ale Hellboye, przecież BBPO, wystarczy sobie poczytać, ile tam jest latynoamerykańskich rysunków. Fabio Moon jest jednym Moon i Ba chyba razem coś robili przy okazji jakiejś historii Hellboyowej, już teraz nie pamiętam, ale na pewno robili. Tripper, wiadomo. Więc Leo Centaurus i parę Alderan wydany przez Egmont, Centaurus to jest Timow. Timow w ogóle ma całkiem spory katalog. Banda 2, Daniele Beiruta, teraz jest przecież premier Angoli Dżangi, Marcelo de Salete, ale był Dodo Felipe Nunesa, Wolfram, Modlitewnik Narodowy, to są brazylijskie komiksy. To sam ma kilka komiksów argentyńskich, też między najdłuższy dzień roku. Więc one wychodzą, tylko myśmy pierwsi na to wpadli, że skupiamy się na nich. Bo rozproszonych komiksów było sporo, nawet mało tego, nawet Hugo Pratt, jedna z legend, to jest tak naprawdę facet, który jako smarkacz wyjechał do Argentyny i on i we Włoszech, i w Argentynie jest bohaterem narodowym komiksu. Non-stop komiks, czyli największy sukces Mordsinder, Breccia i Osterhel teraz poszli za ciosem, wydali Lovecrafta, Brecci, który zjada wszystkie Lovecraftowe historie.
pozostałe, więc oni wychodzą cały czas. Zanotto, Juan Zanotto, którego kiedyś jeszcze Amber wydawał, pół Włoch, pół Argentyńczyk, i tu jest legendą komiksu, pamiętam jak Prat, więc oni wychodzą, funkcjonują, tylko niekoniecznie ludzie zdają sobie z tego sprawę. Dlaczego? Oni przechodzili przez pośredników francuskich, z francuskich wydawnictw, z Depi, Dargo i tych innych, trafiają do Polski, już przetrawieni przez rynek głównie frankofoński, albo włoski, albo hiszpański, albo na ogół wszystkie trzy te rynki przeleciały. Te komiksy trafiają wtedy do nas, no i tak to jest. No. Nam to pasuje, bo my nie bierzemy tych najbardziej ogranych komiksów, tylko raczej pokazujemy ten komiks południowoamerykański XXI wieku. Chociaż w przyszłym roku wydamy klasyka jednego z najwybitniejszych południowoamerykańskich twórców, który w ogóle jest w Polsce no-name'em. To jest w ogóle ciekawe, bo większość jego komiksów wychodziło na rynkach włoskim i hiszpańskim, też w Anglii. Też ma na koncie i Batmana, i parę innych rzeczy. To oczywiście teraz już sobie nie przypomnę, ale tych komiksów natrzaskał mnóstwo. Ale jest etap zagraniczny, gdzie on jest tylko ilustratorem. Jest potem powrót do Argentyny, kiedy on już jest dojrzałym, prawie 50-letnim twórcą. Poznaje faceta, z którym tworzą duet marzeń. I trzaskają komiksy, które są zjawiskowe. Ja nie wiem, jakim cudem, jak pokazaliśmy w Centrum Komiksu, które jest naszym dystrybutorem te komiksy, to oni mogli uwierzyć, że nikt w Polsce o nich nie słyszał. To są pierwszoligowe na świecie komiksy, więc to też pokazuje, że ten rynek południowoamerykański jest taki dziewiczy. No, ja już parę razy o tym mówiłem. My się czasem czujemy, jakbyśmy byli jedynymi grzebarzami w lesie. To jest super, no bo dzięki temu możemy sobie wybrać, co chcemy. Też nie ma jakichś wielkich targów. No Paweł Timofiejuk też ściąga stamtąd. Ale to jest przyjemne. Natomiast, żeby nie było, nie mamy zamiaru tylko i wyłącznie wydawać południowoamerykańskich komiksów, bo motto firmy jest Mandioka Komiksy ze świata. Więc na pewno sobie będziemy ściągali coś, a to z Azji, niekoniecznie mówię tutaj o Japonii, bo bardzo lubimy azjatyckie komiksy. To jest gdzieś tam jakaś moja nowa miłość, powiedzmy kwestia ostatnich 2 lat tak naprawdę, kiedy nie tylko japońskie komiksy, ale też z innych krajów odkryłem. I późno, bo późno, przyznaję się bez bicia, ale to jest taka świeża miłość, więc intensywna. Europejskie na pewno też, bo musicie wiedzieć, że na przykład słynne frankofony, które niektórzy mówią, że są na jedno kopyto, w Ameryce Południowej 70% frankofońskich komiksów nie pokrywa się z tym, co wychodzi w Polsce. Wychodzą zupełnie inne. To jest w ogóle przezabawna historia. Niedługo na polskim rynku ukaże się taki komiks Shangri-La Mathieu Babletta, który w Brazylii jest już mega gwiazdą, a w Polsce chyba dopiero w przyszłym roku jedno z wydawnictw wyda Shangri-La. Wybitny komiks science fiction. Więc ja go znałem z Brazylii, a nie z Polski. Nawet nie wiedziałem o istnieniu faceta, dopiero w Brazylii sobie kupiłem komiks. I tak dalej. Tych komiksów pewnie jest więcej, nie chcę też o tym mówić, bo mam nadzieję, że pod koniec roku ogłosimy jeden z tych komiksów właśnie, że wyda go Mandioka. Dobra, czyli na razie nie możecie zdradzić, kto... Możemy powiedzieć o 2 tytułach. Jeden nazywać się będzie Ciekła Stal. Wydamy go jakoś na początku przyszłego roku, 288 stron, taki bardzo osobliwy miks science fiction i fantasy. Nie tylko wyśmienite rysunki, widzieliście, pokazywaliśmy wam, więc możecie, widzę, że kiwasz głową, więc potwierdzasz, że rysunki są zjawiskowe, ale tam Kuba Jankowski, który będzie go tłumaczyć, mówi, że no wreszcie tłumacz ma się czym wykazać, bo literacko to jest wysmakowana rzecz. Tam jest co czytać i tam jest czego doświadczać, bo powiedzmy sobie szczerze, też znam języki, z których tłumaczone są nasze komiksy. Często ja wiem, że to jest kwestia weekendu. Oczywiście u tłumacza to może leżeć 3 miesiące, tak? Ja sam jestem dziennikarzem, to wiem, że redakcja zleca mi tekst. Ja niby pracuję nad nim 2 tygodnie, ale tak naprawdę robię go w czwartek na piątek, więc znam realia. Natomiast to jest komiks, przy którym trzeba się napracować. Ten hiszpański jest wysmakowany, tam przejazd przez tryby. No i myślę, że stawka Kuby będzie uczciwie i będzie musieli się natrudzić. Natomiast miejmy nadzieję, że czytelnicy to potwierdzą, że to jest naprawdę coś, co
czym zaskoczymy, bo to będzie zupełnie nie mandiokowy komiks. Ale mamy też science fiction. Nie mogę jeszcze podać tytułu. Będzie to takie science fiction. Sam powiedziałeś, chyba ty powiedziałeś, że wygląda jak dobry, ładny frankofon. Ale to nie jest frankofon. Nie, to nie ja powiedziałem. Powiedziałem, że mi się bardzo podoba to. Aha, no to ktoś tutaj powiedział, że jak dobry, ładny frankofon, ale to nie jest komiks z Francji. Natomiast bardzo kolorowy, piękna kolorystyka, ślicznie narysowany. Autor z Brazylii, za którym chodzimy strasznie długo, natomiast wydany w Polsce, o dziwo, wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Bo też dla Marvela rysuje, między innymi zrobił coś takiego, to będzie podpowiedź. Deadpool vs. Gambit, Ghost Rider i parę innych tego typu rzeczy. Już tam widzę, że sprawdzamy, kto to za typ. Więc facet jest naprawdę świetny. I ta historia, ona nie jest taką ciężką historią, jak zwykle mandiokowe historie przyzwyczajmy. Chcemy też trochę zagrać lżejszą historią, pozytywną, bo to nie jest tak, że my tylko w brudzie i jakim syfie siedzimy. Raczej jesteśmy pozytywnie do świata nastawieni, także chcemy, żebyście nas od tej pozytywnej strony też poznali. Dobra, to mam pytanie. Skoro mandioka, komiksy ze świata, to czy jest szansa na coś z rynku rosyjskiego? Bo mam wrażenie, że to dość pomijana część, która dużą część świata zajmuje tak naprawdę. Tam jeszcze nie dotarliśmy, przyznam się bez bicia. Chodzi nam po głowie w ogóle rynek bałkański. Okazało się, że całkiem sporo bałkańskiego komiksu lubimy z moim wspólnikiem Piotrkiem Łaszewskim. I zwykle jest tak, że jak coś już lubimy, to pewnie coś wydamy. Tylko, że też... Bo pytałeś mnie wcześniej, czy są komiksy, które chcieliśmy wydać, a nie wydaliśmy. To tu nawiążę. Tak, bardzo często zdarza się nam w Ameryce Południowej, że coś chcemy wydać, nie wydajemy. Na przykład mieliśmy rewelacyjne post-apo, takie trochę w mangowym stylu. Świetna pierwsza część, już w ogóle pokazaliśmy go tłumaczowi. Tłumacz był zajarany, dystrybutor już mówi, no to wydajcie, fajnie to się nam będzie komponowało z tym, z tamtym, śmymijowym. No ale ta druga część już jest spóźniona rok. No i teraz napisałem w końcu, bo zdobyłem namiar na rysownika. Oczywiście wydawca zapewniał mnie, że tu za miesiąc, tu za dwa. Pomyślałem sobie, a dobra, sprzedaje mi tu dym. Zdobyłem namiar na rysownika, napisałem, rysownik miał złamaną rękę. Wypadł z obiegu, potem złapał zlecenie, ilustrował jakieś gry dla jakiejś znanej zagranicznej firmy. Ja nie jestem wielkim graczem, nie znałem tej marki. No więc miał dobre zlecenie, no i produkcja komiksu umarła tak naprawdę. Twierdzi, że do końca tego roku go wyprodukują, no ale już miał być do końca zeszłego roku i to był już drugi termin, więc na przykład odpuściliśmy. Natomiast komiks jest świetny. Pierwsza część jest po prostu świetna, no wbija fotę. Odpuściliśmy jedną serię dziecięcą, wspaniale też zilustrowaną, pięknie ciągnącą się. Żeby nie było, wyszła już we Włoszech, wyszła we Francji, wyszła w Niemczech. W wielu krajach ona jest cały czas oferowana na rynku, tylko że autorka popadła w konflikt z oryginalnym wydawcą i nie kontynuuje tej serii. Ona jest klaśnięta w pół i od 3 lat się z nią nic nie dzieje, więc kupić 3 tomy i nie skończyć. Myśmy do autorki dotarli, ona powiedziała, że plan był na 6, potem na 7 części, no ale tam się nic nie dzieje od 3 lat z tym. Więc no to nam na przykład też wypadło. Mieliśmy kiedyś pomysł na taki komiks o nazwie Laważeń. Fantastyczna historia, genialnie narysowana. Bo tam jest taki problem. On nie jest na warstwach robiony. Wszystko jest w jednej warstwie. A tłami kadrów są onomatopeje często. Czy budynkami są onomatopeje i tak dalej. Więc komiks jest plastycznie genialny. Tylko te trzeba polskie wyrazy dopasować. No nie może brazylijski krzyk mieć 4 litery, a u nas 7. Co oznacza nieco zmiany w strukturze tego komiksu. Też trzeba dopasować tłumaczenie. Co więcej, trzeba go dużo pracy zadać sobie, żeby go wydać. Ponieważ on jest dosyć krótki, to bardzo podnosi jego koszty. I tak dalej, aż w końcu doszło do tego, że tak. Brazylijczycy nie chcą przy tym pracować, u nas koszt jest bardzo wysoki i tak naprawdę rozbiło się i komiksu nie wydamy. Inna sprawa, że autor jest bardzo specyficzną postacią, reaguje na maile raz na pół roku. Podobną sytuację mamy z absolutnie genialnym komiksem,
o takim, ja nawet nie chcę powiedzieć science fiction, to jest w ogóle jakaś transcendentna, kosmiczna dusza, która wchodzi w różne ciała. To, co facet narysował, to jest po prostu zjawisko. On zajmuje się teorią ruchów w komiksie. To jest zjawisko. Absolutnie od czasu zrozumieć komiks. Druga rzecz, która w zestawieniu z tym, co on opowiada o tym, jak on kadruje i tak dalej, po prostu zmieniło moje postrzeganie komiksu. No ale z nim jest jeszcze większy problem, ponieważ on jest osobą, która nie kontaktuje się za bardzo ze światem zewnętrznym, więc wszystko trzeba robić przez wydawnictwo, ale on się również ze swoim wydawcą nie kontaktuje. I tu jest cały problem, ponieważ oferta została złożona, wydawnictwo ją powiedział, z naszego punktu widzenia super, wydajcie, ale umowę musi podpisać ten pan, bo na prawa międzynarodowe mają tak, że on musi dać kontrasygnatę. No ja z tym panem nie ma kontaktu i komiks bardzo chcieliśmy wydać, w ogóle mieliśmy pomysł, żeby nim zacząć rok 2020, ale nie wydamy go na początku, być może w połowie, być może w drugiej połowie, a być może na koniec roku, a być może, no nie wiem. Żeby było śmieszniej, ten pan na Messengerze odpowiada. Tak, nie mogę rozmawiać, zwróćcie się do kogoś innego i ta korespondencja trwa i trwa. Zobaczymy, jak długo jeszcze. Także to są takie zabawne historie związane z pozyskiwaniem praw. Jest to pewna specyfika rynku. Wiadomo, że w Europie inaczej się załatwia te sprawy. Ale też no, pewnych rzeczy byśmy w Europie nie zdobyli, bo wielu artystów latynoamerykańskich do Europy nie dotarło. Dlaczego? Nie wiem. To już tam zupełnie inna kwestia. My łapiemy często artystów, których na przykład już wiemy, że jakiś pośrednik później, bo już niektórzy ludzie wiedzą, że my się z nimi kontaktujemy, jeździmy. Mieliśmy już z Portugalii na przykład zapytanie od jednego z wydawców o namiary i tak dalej, więc fajnie to się rozwija, bo myśmy się stali takimi skautami, czyli a to jest, z jednej strony to jest fajne, bo daje dodatkową satysfakcję, a z drugiej strony jest to męczące. No jeśli bym chciał kupić komiks z Soleil albo z jakiegoś tam innego wydawnictwa, to piszę, że chcę kupić, oni wysyłają, tararara, tydzień mija i komiks jest mój. A tu pół roku mija, ja nie wiem, czy ta cena jest dobra, czy niedobra, czy w ogóle facet czyta te maile, czy nie czyta. Także to jest taka zabawa dodatkowa. Czasem jest to fan, a czasami to doprowadza cię do szału. Tak? Bo albo na przykład facet mówi, słuchaj, kończę ten komiks, robimy przeróbkę, to wstrzymaj się chwilę. No i wstrzymaj się chwilę, pół roku trwa. Także są niektórzy poza czasem. No i natomiast, żeby było śmieszniej, my mamy plan wydawniczy, którego nie zmieniamy, więc jakimś cudem udaje nam się to dopasować. No mamy tylko tą jedną przygodę, gdzie musieliśmy coś przepchnąć. Ale tak, dlatego ja na przykład mam listę, wybieram tam z 8 pozycji, 4 wydamy, dlatego że te 4 pozostałe, ja wiem, że z powodów technicznych i tak dalej przepadną. Dobra. I to było w sumie nasze ostatnie pytanie i dziękujemy serdecznie, życzymy dalszych sukcesów wydawniczych. Komiksy też warto kupować u Was, co często wspominaliśmy w podcaście, bo w preorderach dodajecie, jeśli się da oczywiście, jakieś bonusy w postaci na przykład rysunkowych zakładek bezpośrednio od autorów komiksu. To jeszcze raz dzięki serdecznie. W 6 przypadkach były rysowane przez autorów zakładki, że już można kolekcję zabrać. No. To super i w takim razie dzięki serdeczne za wywiad i wszystkiego dobrego. Dziękuję.